Co tak sapiesz? Co się stało? Wnerwiła mnie. Baba od matwy? Nie, tym razem nie od matwy. O, to jakaś nowość. A kto? Od Polaka. O, matko bosko, to opowiadaj, co tam się stało? Opierdzieliła mnie za to, że nie odrobiłem pracy domowej. Chyba rację miała, nie? No otóż nie. No jak to nie? Znaczy, no nie odrobiłem, bo mi się nie chciało. Ale... To tym bardziej chyba, nie? Ja też ją opierdzieliłem. Za co? Ja do niej mówię tak. Proszę panią, ja nie odrobiłem pracy domowej, że spóźniłem się jeden dzień, co nie? No. No. A jak my piszemy sprawdzian i dajemy pani do oceny, to pani ile to trzyma? Długo. No w sumie. No. Mówi, że 2 tygodnie ma na sprawdzenie, co nie? Co, łyknęła ten argument? Na początku nie, ale ja do niej mówię, proszę panią, do końca roku szkolnego jest jeszcze tyle czasu. Zdążę to odrobić. A jeden dzień spóźnienia w tą czy w tą, co to za różnica? Następna będzie miała cię dojść. Idź, rób tą pracę, żebyś chociaż na jutro miał. Idź. Nie chce mi się. Dobra, idź. Idź. Dobra, z neta spiszę.